Siema, cześć. Ten film, co jest tu, se go widzicie, jest o tym, czy na rynku Steam, czy to naprawdę jest taka fabryka milionerów. Czy aby na pewno rynek Steam to jest takie miejsce, że jak masz tu 15 zł, to za chwilę masz 30, a potem masz 60, a potem masz 120, a potem masz 1000, a potem masz milion. Czy aby na pewno rynek Steam tak wygląda i o tym właśnie jest ten odcinek. Jednak na jego początku musi być sponsor. Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Można sobie wejść, zrobić coś ciekawego, oczywiście. No to taki tradebocik jest, na którym nie wliczają cen naklejek, więc można sobie crafty posnajpić, jakieś ciekawsze i rzeczywiście na tym spoko powychodzić. Z kodem ZON, link w opisie. A teraz lecimy do materiału, ponieważ sytuacja, jeżeli chodzi o tutaj pyk pyk. Tak zwane inwestowanie. W ogóle to jest złe, żeby powiedzieć, że na rynku Steam się inwestuje. Bo na rynku Steam się nie inwestuje. Bo na rynku Steam nie ma czegoś takiego jak dywidenda. Tu można tylko tradeować, nie? Więc w sumie trzeba by to było tak nazwać. No ale kurde, blade, przecież jak nazwę film, czy trading na Steamie, to coś tam, to ludzie pomyślą, że no dobra, no to wymienię nóż na tam drugi nóż. Masakra z tymi Polakusami. Masakra. To nie tylko Polakusy tak mają. Tragedia, a potem będą mi zarzucać o słowa rzeczy niestworzone w Polsce. Tak już jest. Więc, odnosząc się do pytania, ja powiem w ten sposób. Rynek Steam, poza tym, że jest rynkiem progresywnym, ponieważ większość rzeczy, które się na nim pojawiają, są to przedmioty z ograniczoną podażą, trzeba przyznać, w sensie jest tylko ograniczona ich ilość i więcej już ich nie będzie występowała, no to sprawia właśnie, że z roku na rok konkretnych przedmiotów jest mniej, ale typów konkretnych przedmiotów jest więcej i jeżeli popyt jakiś utrzymuje się na jakimś konkretnym przedmiocie, nie, to można złagodzić go dodaniem podobnego typu przedmiotu, ale nigdy dodaniem tamtego samego przedmiotu. Co sprawia, że jeżeli on się utrzymuje na tamtym poziomie X, to jeżeli on się będzie tak dalej utrzymywał, to cena będzie statystycznie tylko i wyłącznie rosła. Stąd jest przekonanie, że na rynku Steam, no to wystarczy mieć pieniądze, żeby być milionerem w sumie, no bo wystarczy kupić sobie. W 2014 roku wystarczyło kupić czy Katowice 2014, czy Kolonie. W 2015 wystarczyło kupić Katowice 2015, czy w sumie Klucz na Poka jakieś i tak dalej. No i to tak naprawdę, jeżeli się tylko zakupiło, no to przynosiło to zysk. Zawsze, nieważne co się wydarzyło. No ale ja chciałbym popatrzeć na ten rynek trochę bardziej upierdliwym wzrokiem, trochę bardziej przyczepnym. Na rynek, który nie tylko jest progresywny z ograniczoną podażą, ale dodatkowo jeszcze jest to rynek, który ma wysoką zmienność. No i w momencie, kiedy sobie patrzymy na coś takiego jak zmienność, no to domyślamy się pewnie, że zmienność jest po prostu różnicą pomiędzy występującymi cenami. Jeżeli masz na przykład najpierw 1 zł, potem 100 zł, no to masz zmienność na zasadzie stukrotnej, nie? Czy tam nie wiem, 10 000%. Coś takiego. O to mi chodzi. No i tak się to działa. Rynek Steam, tak się akurat składa, jest rynkiem o popierdzielonej zmienności, tak to nazwę. No tu jest zmienność, bym powiedział, masakryczna. Czy to na starych skrzynkach, tak jak można sobie popatrzeć na skrzynkę rękawic, pierwszy z brzegu przykład. Proszę mi tu odpalić. Czy na kapsułach, o których jeszcze jakiś czas temu mówiłem. No o to chodzi po prostu, że ta zmienność jest potężna. No ale jak możecie zauważyć, item z ograniczoną podażą, taki o, no nie, no to się w sumie z perspektywy czasu zachowuje tylko w jedną stronę, nie? Jakbyśmy mieli ogólnie sobie z tego zrobić taki wykres średni, no to pewnie to wyszło jakoś w ten sposób, nie? I tak by sobie to działało. No tu by była, w tym kwadracie by była ta prosta, walnięta. No i tak by się to wyglądało, taki wykres. No nie, tu by był sobie taki kwadrat i w nim by była prosta, trzaśnięta od jednego końca do drugiego. Więc można by było powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki rozwój, bym powiedział, dosyć liniowy na przestrzeni lat i ciężko się w nim doszukiwać jakichś punktów, które są, bym tak powiedział, zagrożeniem. No i ja, jako że na rynku Steam jest wysoka zmienność właśnie, to chciałbym znaleźć te zagrożenia. Jakie są zagrożenia płynące z tego, że się inwestuje na Steamie? No i problem ogólnie inwestowania na Steamie jest następujący, że
Jeżeli dokonujesz transakcji, w sensie w taki sposób, że są one inteligentne na długoterminowej płaszczyźnie, to co jest ciekawe, jesteś w stanie wpłacić pieniądze w jednym okresie na rynek Steam, które w innym okresie będą warte 30% więcej. I to nie chodzi jakby o to, że ty będziesz miał nominalnie tyle pieniędzy, nie o to chodzi. Chodzi o to, że pieniądze, które ty masz, będą tyle warte. Co jest w ogóle abstrakcją jakąś. I ja wiem, że to brzmi jak brzmi, ale jest to stricte związane z popytem na dane przedmioty i tym, że popyt na jakby indywidualny przedmiot ma na tyle dużą zmienność, że jest on w stanie mieć inną zmienność od popytu globalnego na rynek Steam. Więc jeżeli tak jakby wyłowisz sobie indywidualne przedmioty, to u nich popyt na nie będzie się na tyle mocno różnił, że jeżeli w nich będziesz miał środki, to te środki będą inaczej warte. Ja to tłumaczyłem na przykładzie, jak do debila, na takim filmie, Żbówce chyba odbił? On się tak nazywa, w każdym razie. I tam jest to wytłumaczone, jak to działa, że pomimo tego, że jakby masz coś za 100 zł i coś za 100 zł, to jeden przedmiot za 100 zł jest warty na przykład 80, a inny przedmiot za 100 zł jest warty 60. No. I o to chodzi. No, bo na rynku Steam po prostu nie operujesz prawdziwymi pieniędzmi. Tu masz, nie wiem, coś, co się nazywa złotówki i jest wyrażane w złotówkach. Ale to nie są prawdziwe złotówki. Jeżeli chcesz je wypłacić, to musisz do tego czegoś użyć. Bo nie możesz po prostu sobie kliknąć wypłać. Więc jeżeli chcesz czegoś użyć, no to musisz to zrobić przez jakiś item. A itemy są różne przeliczane na prawdziwe pieniądze. No i o to chodzi. I to jest jakby jedna rzecz. Jeżeli w ten sposób się inteligentnie poruszasz na tym Steamie i to już jest w ogóle twój przejaw inteligencji, jeżeli chodzi o poruszanie się, to według mnie ciężko jest w ogóle zrobić jakikolwiek błąd na tej platformie. Bo naprawdę, żeby tu popełnić błąd, no to trzeba być kurwa ninją. Dosłownie. Jeżeli już rozumiesz ten schemat i rozumiesz, za pomocą których sytuacji trzeba go wykorzystywać, to już są cię w stanie tylko wtedy update'y zabić. Jeżeli chodzi, no jakiś tam update z RMR-ami, nie wiem, coś z pierdolą i po prostu spadnie coś, albo na przykład masz M4A4 i bufują M4A1S. Czy jakieś takie inne rzeczy. To już tylko to cię jest wtedy w stanie gdzieś tam ściągnąć z planszy. Dlatego liczy się dywersyfikacja, nie? No jeżeli jesteś dobrze zdywersyfikowany, no to już totalnie i do tego jeszcze przestrzegasz tych zasad, no to już totalnie jesteś jakby safe. Dodatkowo jeszcze możesz się wstrzelić w zły okres, nie? Czyli na przykład jakbyś inwestował dzisiaj w marcu, no to wtedy odpalasz po prostu pamięta, piszesz XDDDDDDDDDD, no nie, zamykasz komputer i idziesz płakać. I o tym właśnie mówię w zmienności, to jest zagrożenie tego. Jeżeli masz takie okresy, które są bardziej niskie, niższe, które na przykład są takie jak ten dzisiejszy, że masz jakieś wydarzenie, które na przykład osłabia rynek w postaci wyciągnięcia z niego pieniędzy, bo to jaka jest kondycja rynku zależy bardzo mocno, o dziwo, od ilości pieniędzy, które na nim są. No to jeżeli się wstrzelasz w taki okres i po prostu z niego korzystasz, to też troszeczkę cięższe jest przewalenie wszystkiego na rynku. No pytanie jest jeszcze takie, jak będziesz sobie szatkował z różnymi inwestycjami, jak często chcesz się przerzucać na coś. No niestety, rynek Steam to nie dość, że rynek, który ma wysoką zmienność, to niestety też ma wysokie fee. Więc ja ogólnie polecam zawsze sprzedawać swoje przedmioty z inwestycji czy z czegokolwiek, nie na bafie, tylko w miejscu, w którym to będzie najbardziej opłacalne. Raz się okaże, że coś może być dwa razy droższe na Steamie niż na Buffie i pomimo tej prowizji tak się to opłaca tutaj sprzedać. Czasami coś może być na Buffie blisko warte Steama i wtedy to się opłaca sprzedać kurewsko na Buffie. Raz coś będzie w punkcie równowagi, gdzie to nie będzie miało zbytnio znaczenia, wtedy się liczy tylko i wyłącznie w jaki sposób jesteś w stanie spożytkować pieniądze na tej i na tej platformie i tylko wtedy to się będzie liczyć. Także to też jest taka, bym powiedział, kwestia wyczucia, kwestia tego, co masz, kwestia posprawdzania tego i tak dalej. No niestety, takie są problemy. No i dalej. Czy na rynku Steam łatwo jest trafić na ATH? Czy łatwo jest wpierdolić się w górkę jak księciunio? Powiedziałbym, że tak.
Bardzo łatwo. Bo rynek Steam w całej swojej okazałości skrywa pewne tak jakby problemy natury badawczej, ponieważ nie masz informacji, ile istnieje konkretnych przedmiotów, w które inwestujesz i nie znasz woli ludzi, którzy chcą te itemy sprzedać, ani tych, którzy chcą je kupić. No tu jest niestety kolejna problematyka. Gdybyś miał dostęp do tych informacji, to rozumiałbyś wtedy, jaki procent konkretnych przedmiotów ty w tym momencie wchodzisz w posiadanie. Co ty właściwie nabywasz i tak dalej. No to jest problematyka Steama, kolejna, która nie jest nierozwiązywalna, bo istnieją osoby, które mimo wszystko starają się zebrać te statystyki do kupy i je uporządkować. No i tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli czy takie uporządkowanie nagle sprawia, że jesteś odporny na wszystko. No, nie do końca. Jedyne, co to sprawia, to to, że minimalizujesz ryzyko wystąpienia niepożądanego scenariusza. W ten sposób, no a co trzeba powiedzieć, to ryzyko, jeżeli o nie chodzi samo w sobie, jest zawsze. Zawsze może być tak, że Steama zamkną, zawsze może być tak, że wejdzie jakiś kondukt, który sprawi nagle, że ludzie się z tego rynku wycofają, bądź zawsze może wejść nowa kolekcja, o której jeszcze nigdy nikt nie słyszał, no nie, na którą nagle ludzie zaczną wydawać wszystkie swoje pieniądze. To jest po prostu na Steamie normalne i tak się to dzieje, i tak się to działo, i będzie się działo. Tak to już funkcjonuje. Więc odpowiadając na pytanie, czy na Steamie można stracić pieniądze? Można. I istnieje bardzo wiele sposobów na zrobienie tego. Czy Steam to fabryka milionerów? Przy odpowiednim zarządzaniu swoimi pieniędzmi raczej wydaje mi się, że każdy długoterminowo przy zdrowej dywersyfikacji powinien dojść do naprawdę dobrych pieniędzy. Tak uważam, mogę się mylić tutaj akurat. No tak jak już w jednym z filmów mówiłem, rynek Steam nie ma wielu przegranych. Oczywiście są momenty, kiedy tracisz dużo, ale zazwyczaj przedmioty się po prostu odbudowują przez swoją cechę podstawową, czyli to, że jest ich ograniczona ilość. I to jest też ciekawe. No i teraz jest kolejne pytanie, czy no, w związku z ograniczoną ilością da się tym rynkiem jakoś manipulować? Czy da się nim manipulować i czy to przypadkiem nie stwarza zagrożenia też dla ciebie, że tak się da? No i powiedziałbym, że i tak i nie, ponieważ nie da się manipulować, że tak powiem, jako indywidualna jednostka. Teoretycznie da się to robić, ale nikt za tym nigdy nie idzie. I to jest kwestia tego, że sobie pomyślisz, no ja coś wykupię i wtedy ktoś to kupi. Nie, raczej wszyscy będą mieli to w dupie i nikogo to nie będzie wtedy obchodziło. Za to jeżeli chodzi o manipulowanie tym wszystkim, to bardziej może polegać manipulowanie na ściąganiu przedmiotów z rynku, gdzie nagle na nie robi się wtedy sztuczny popyt, bo ludzie zauważają zmianę. No i w ten sposób by to wyglądało. Czy coś mam jeszcze do dodania tu? No nic, no. No tyle. No i ok.